praca kucharza czy praca szefa kuchni to krew, pot i łzy. Czyli osiągnięcie sukcesu w gastronomii to lata dość ciężkiej pracy, zdobywania doświadczenia, czasami poświęcenia, ale jednocześnie taki trening osobisty. Po pierwsze trzeba zbudować ta baza, to znaczy poznać wszystkie smaki, chodzić po restauracje, kupić sobie produktów, robić to w domu i trzeba to dopracować. Jest moment, który jak już dopracujemy ta postawa, to możemy zaczynać jakby się bawić i kombinować smaki. Dlatego zawsze ja polecam, żeby nie od razu zaczynać o nowoczesnej kuchni albo takie ciekawe rzeczy, tylko najpierw trzeba się uczyć nawet robić super rosół, czy dobre demiglas, sos bernese, takie podstawowe, klasyczne rzeczy. Kiedy to już się ma na ręce, to można zaczynać kombinować inne rzeczy. Jakie są podstawy gotowania? Na pewno krojenie. Druga rzecz to są techniki gotowania. Tylko chociażby po to, żeby nie zrobić ryżu, który jest bez smaku, ponieważ gotował się w 5 litrach wody i cały smak został wylany z tą wodą. A nieumiejętność gotowania ryżu jest naprawdę powszechna, mimo że to wydaje się takie oczywiste. No i trzecia rzecz to jest dobieranie smaków, takich bardzo podstawowych smaków, ponieważ są już ustalone smaki, które ze sobą łączą się w smak doskonały. Naprawdę warto poczytać o tym nawet w internecie i mieć tę wiedzę i spróbować, że naprawdę tak jest. I dopiero później zacząć eksperymentować. Nie wyobrażam sobie szefa kuchni, który siedzi tylko nad książką kucharską i robi tylko dania z książki kucharskiej. No dla mnie to jest typowy rzemieślnik, tak? Nie jest to artysta. Na pewno książka się przydaje, ona otwiera nam umysł, otwiera nam drzwi, żebyśmy mogli jeszcze czegoś nowego spróbować, ale nie wyobrażam sobie siedzieć i kopiować z książki. Trzeba się słuchać też, jak się zaczyna tę karierę. Zawsze się ma jeden szef, który trzeba po prostu obserwować. No trzeba się uczyć, po prostu nie można stracić czas. Ja zacząłem naprawdę, jak byłem bardzo młody, miałem 16 lat, tak prawie 17. Dobrym początkiem dla młodych adeptów sztuki kulinarnej jest program, czy udział w programie Szef dla Młodych Talentów. Jest to program, który pozwala młodym kucharzom czy uczniom szkół gastronomicznych z całej Polski uczestniczyć w szkoleniach z szefami kuchni, z osobami, które mają wiedzę z produktową, do tego, żeby zdobywać to doświadczenie od najlepszych. 15 laureatów tych spotkań, czyli tych, którzy w najlepszy sposób zaliczyli test kompetencyjny po każdym z tych spotkań, w tej chwili odbywa swoje staże w najlepszych restauracjach w Polsce.